Cześć, witajcie w nowym filmiku. Nie wiem, czy słyszycie, jak wieje, ale po prostu ja nie wiem, co się dzieje. Jest takie wiatrzycho, że aż się boję wyjść z domu, natomiast zaraz będę wychodziła do pracy. Dzisiaj jest czwartek. Jak widzicie, słońce się przebija zza chmur, ale ma znowu padać i ma być bardzo jesienna pogoda. Natomiast ja chyba dzisiaj pójdę w Ramonesce, ponieważ po pracy będę jechała do Lumpeksu z koleżanką. Dawno nie byłyśmy, więc jedziemy, zobaczymy, może jakiś haul nagram, jak coś kupię, ale też się nie nastawiam, bo ja ostatnio w Lumpeksach bardzo mało kupowałam, praktycznie nic nie kupowałam, także złożyłam też zamówienie dzisiaj rano w Sinsay'u, ponieważ ostatnio mnie widziałyście w tych moich jasnych bluzkach, takiej jasno-różowej i takiej kremowej, dość często w filmikach. Ja słuchajcie, je uwielbiam, one są tak fajne, kosztowały grosze i po prostu rewelka. I ja, one są z takiego prążkowanego materiału i widziałam, że w Sinsay'u jest, ostatnio pojawiło się mnóstwo takich bluzek, tylko wszystkie rozmiary są wykupione, zostały same S-ki. Ja kupuję XL-ki, dlatego że one jeszcze po praniu robią się takie wąskie, no ja niestety nie wejdę, znaczy nie wejdę, wejdę, tylko ja nie lubię takich bardzo opiętych tych bluzek, więc poluję na te XL-ki i rano udało mi się upolować chyba 3 takie bluzki, więc i jeszcze jakieś tam 2 inne wzięłam, takie trochę nieplanowane. Natomiast jak przyjdą, to na pewno Wam pokażę, zobaczymy, czy fajne, czy nie, ale nie wiem, czy przyjdą do jutra, bo jutro już jest piątek, więc nie mam pojęcia. W każdym razie, wczoraj poszłam do Rossmana, ponieważ chciałam kupić mój ulubiony krem stopy. Ostatnio Wam mówiłam we vlogu, że zacznie się nowa promocja i na pewno ten krem będzie w promocji. I słuchajcie, nie dość, że nie ma go w promocji, to u mnie w ogóle w Rossmanach go nie ma. Ja nie wiem, co się stało, jestem wkurzona, ponieważ chciałam kupić sobie 2 opakowania i nie wiem, czy to jest chwilowe, czy po prostu oni go wycofują, ale coś po prostu jest nie tak, bo już ostatnio, już wcześniej jak byłam, to wtedy jeszcze nie chciałam go kupić, ale zawsze tak sobie zerkam na ten krem i też go, słuchajcie, nie było. Był tylko chyba żel taki z peelingiem do mycia twarzy i nic więcej nie było z tej serii, także jeżeli nie dostanę go w sklepie stacjonarnym, no to zamówię go na pewno gdzieś online, bo moja skóra, słuchajcie, potrzebuje tego kremu. On jest po prostu niezbędny w mojej codziennej pielęgnacji, także będę na niego polowała. Natomiast, słuchajcie, skusiłam się na balsam. To jest mój drugi balsam z Yop, ponieważ ja mam lipę, on mi się już kończy i wzięłam sobie bez i vanilia. Wczoraj sobie go użyłam, dlatego że chciałam zobaczyć, jak pachnie. I bez jest specyficzny, dlatego że bez z daleka pachnie, a z bliska niekoniecznie. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale nawet jak się po prostu wącha, bez. Po prostu on ma taki... On jest specyficzny i właśnie tak samo jest z tym balsamem, ale ogólnie jak trochę wywietrzał i tak dalej, to ta skóra była bardzo przyjemna, taka świeżo pachnąca wiosną i w ogóle, także ogólnie spoko. Te balsamy są dość treściwe, ale też w miarę szybko się wchłaniają i zostawiają takie uczucie takiego mega nawilżenia, także dla suchej skóry, ja mam bardzo suchą, to jest coś super, więc dlatego skusiłam się właśnie na drugi balsam i on teraz kosztuje w promocji 21,90. Wziąłem też sobie, słuchajcie, maseczkę. Ja rzadko robię maseczki i kupuję, ponieważ mam te serum, mam jakieś tam inne rzeczy, więc jakby nie potrzebuję wprowadzać kolejnych kosmetyków do pielęgnacji, bo ile można. Im więcej, tym chyba mam wrażenie, że gorzej, dlatego że jest większe prawdopodobieństwo, że zacznie coś Wam wyskakiwać, Was uczulać, więc ja staram się używać minimalną ilość kosmetyków, jeżeli chodzi o twarz. Ale chciałam wziąć jakąś maseczkę i wziąłam nawilżająco rozświetlającą z Bielendy. Ona może być, można ją stosować jako primer, albo jako po prostu maseczkę nawilżająca. I ona jest niby na kilka zastosowań, także zobaczymy. Zapłaciłam za nią chyba 3,99 i wydaje mi się, że to jest taki żel, ale może mi się wydaje, bo w ogóle to nic nie widać w tym opakowaniu, tylko czuć, że coś jest, ale no nie wiem, to jest chyba taki właśnie bardziej primer, ale zobaczymy. Użyję dzisiaj, może wieczorem to Wam powiem, co i jak. I teraz 2 słowa odnośnie pomadki. Słuchajcie, skończyłam pomadkę z peelingiem z Sylveco. To już jest moja chyba 2 pomadka. Ona jest dość ostra, mocna i ładnie peelinguje te usta. Ja staram się ostatnio stosować tak regularnie tego typu produkty, dlatego że chyba zaczęła się u mnie alergia i mam trochę zapchany nos i oddycham przez buzię. I niestety jak się oddycha, wiecie, przez buzię, no to te usta się wysuszają. I ta odżywka już jest praktycznie, ten peeling już jest praktycznie, zobaczcie, na wykończeniu, dlatego ostatnio jak robiłam jakieś zamówienie na Allegro, kupowałam gąbki spierne, to słuchajcie, kupiłam taką pomadkę Sylveco miętową, nie wiedziałam, że jest w ogóle inna, myślałam, że jest tylko ta jedna i ta jest super, bo ona jest miętowa, także taka orzeźwiająca i tak czuć taki chłód na ustach, natomiast ten peeling w niej jest bardzo słaby. W przeciwieństwie do tego, ona praktycznie w ogóle nie peelinguje, to znaczy jak nakładacie, to mam wrażenie, że faktycznie coś tam robi, ale jak tak sobie przejdziecie po ustach, tak zrobicie, to nic już nie czuć, więc
Nie wiem, ogólnie noszę ją w torebce, mam też taki peeling, jak pamiętacie, cukrowy z maseczką kupiony na Allegro z Flossleg i też mam w łazience, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, chcę regularnie to stosować, znaczy chcę, stosuję to regularnie i tę pomadkę używam sobie w pracy, a tamto produkt z Flossleku używam sobie rano albo wieczorem, jak po prostu coś tam robię w łazience, więc to nie jest tak, że ona jest zła, tylko ona jest po prostu delikatniejsza od tej. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym Wam polecić i to jest krem do stóp. Słuchajcie, to jest krem z Eveline, który powoduje, że Wasze stopy wyglądają jak po wyjściu od kosmetyczki. Naprawdę, ja nie żartuję. On jest po prostu genialny. Zrobiłam sobie ostatnio paznokcie, nałożyłam odżywkę, olejki oczywiście na skórki i ten krem. I słuchajcie, te stopy były tak mięciutkie, one są tak mięciutkie, że nie potrzebujecie trzeć jakimiś tam pumeksami i tak dalej. Wystarczy nałożyć ten krem i on działa po prostu superancko. On jest ciężki, ale on się też w miarę szybko wchłania i te stopy po prostu są rewelacja. Teraz na wiosnę, jeżeli nie znajdziecie tego, to możecie kupić jakiś inny, bo na pewno będzie podobny w działaniu, ale bo ja mówię, ja mam go kilka już miesięcy tak naprawdę i nie wiem, czy on będzie jeszcze w sklepach, ale wydaje mi się, że powinien być. To jest SOS, skóra bardzo sucha. No genialny krem, także dobra, ja już słuchajcie, muszę uciekać, bo to już jest ta godzina i co? Dzisiaj wrócę późno, więc już nie będę się do Was odzywała, ale jutro na pewno się odezwę i chwilę sobie pogadamy. I jest piątek, ja właśnie wróciłam z pracy, jest przed godziną 16, ponieważ ja dzisiaj pracowałam 7.15, stawiałam już sobie pralkę, pewnie słyszycie jak chodzi, bo chcę powiesić jeszcze na balkon to pranie, ponieważ jest taka w miarę ładna pogoda, nie jest jakoś super ciepło, ale jest na tyle przyjemnie, że będę mogła to pranie wystawić i sobie tam pewnie wyschnie, cud, że nie pada, bo ostatnio cały czas padało, także miałam pranie w domu. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że poszukiwania kremu stopy idą mi naprawdę bardzo opornie, ponieważ nigdzie tego kremu nie mogę dostać. Gdzieś tam online jest, natomiast chcę poczekać, zobaczę, czy wróci do Rossmana, czy nie, bo tylko tego niebieskiego nie ma. Jeżeli nie wróci w przyszłym tygodniu, w przeciągu całego tego przyszłego tygodnia, no to zamówię gdzieś online ze dwa opakowania, żeby mieć na zapas. Ale też zamówiłam sobie inne kremy, to znaczy zamówiłam, poprosiłam koleżankę, żeby mi kupiła, ponieważ też rozpoczęła się jakaś promocja w Superfarm i są naprawdę mega promocje, jak macie tą kartę Lifestyle, także czasami warto mieć te karty, bo ceny są dużo niższe, i tak w ogóle na promocji już te kosmetyki są w dość niskich cenach, a jeszcze jak macie tą kartę, to jeszcze kilka złotych jest taniej, więc spoko. I właśnie zamówiłam sobie u niej, żeby mi kupiła, poprosiłam ją, dwa czy nawet trzy inne kremy, więc jak będę już to miała, pewnie jutro to Wam pokażę. Jak wiecie, moja skóra jest sucha, w strefie T się świeci, jest mega odwodniona i ta skóra wcale nie jest prosta w pielęgnacji. Kiedyś miałam skórę zupełnie inną, mi się zmieniła, ponieważ jak miałam krosty, ja nie miałam nigdy trądziku, ale jakieś tam krosty mi wyskakiwały, takie bardziej to było chyba wirusowe, bo jak brałam Heavira na opryszkę, to mi te krosty znikały. Także to była moja metoda na pozbycie się krost. Nigdy nie miałam całej twarzy w krostach. Czasami gdzieś tam ze trzy takie krosty miałam, które mi nie chciały zejść i one mnie bardzo wkurzały. I nawet na nosie mam jeszcze bliznę od tej jednej, nie wiem w ogóle jak to jest możliwe. Natomiast no, taką miałam dość problematyczną tą skórę. Ona też mi się strasznie przetłuszczała. I ja traktowałam tą skórę przeróżnymi wysuszaczami. No bo tak kiedyś było, no. Kiedyś były inne realia niż są teraz, nie było YouTube'a i tak naprawdę wszystko, co miało wysuszyć, miałam wrażenie, że to będzie dobre dla mojej skóry, więc myłam tą twarz mydłem. Akurat to praktykuję do dzisiaj, muszę Wam powiedzieć. Nie codziennie, nie często, ale zdarza mi się, że umyję szarym mydłem twarz, bo nie wiem, czuję, że ta skóra jest taka wtedy oczyszczona i jakoś tak, no, że potrzebuję tego raz na jakiś czas. Czasami zwykłym jakimś tam mydłem dla dzieci, Protex, obojętnie. Nieregularnie, ale kiedyś robiłam to bardzo regularnie. Do tego kremy jakieś wysuszające, matujące, jakieś maści punktowe, które smarowałam tak naprawdę na pół twarzy. I niestety z biegiem czasu ta skóra zaczęła się robić bardzo sucha. I teraz na przykład mam, słuchajcie, taki suchy placek tutaj. To wygląda strasznie. Wy tego nie widzicie, ale to z bliska widać. Taki jakby ściastkowany podkład to jest, ale to jest po prostu tak sucha skóra, że widać pełno suchych skórek i to tak dziwnie wygląda. Tu niby się świeci, ale to już widzicie, no skóra jest po prostu pod spodem, jakby się ktoś przyjrzał, jest naprawdę mega sucha, także stawiam na nawilżenie i też Wam to polecam, żeby tą skórę, nawet jak macie krosty, słuchajcie, nawilżajcie, 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 bo wtedy ona zupełnie inaczej, ładnie, promiennie wygląda, także ja ostatnio, tak jak Wam wspomniałam, używam ten krem BB, w zasadzie codziennie, dzisiaj też go mam.
Ale z racji tego, że wieczorem chyba będę jechała na jakiś spacer nad morzem, to będę musiała sobie, będę szła zaraz się kąpać, nie wiem, może sobie poćwiczę, ale nie wiem, czy mi się chce. Ostatnio, słuchajcie, mam takie olenia, w ogóle nic nie robię, tak jak miałam zapał przez 2 tygodnie czy 3 ćwiczyłam, tak teraz już 2 tygodnie nic nie robię, ale... No może jeszcze sobie mam trochę czasu, więc może za chwilę poćwiczę, chcę sobie coś na YouTubie obejrzeć, chcę obejrzeć ten serial taki na Netflixie, który tak wszyscy polecają, ten polski. Zapomniałam, jaki on ma tytuł, napiszę wam gdzieś tutaj, bo po prostu... Coś jak Sex Education, to polskie, nie wiem, podobno jest fajny. Zobaczymy. Także mam zamiar to dzisiaj zacząć oglądać. I właśnie wykąpię się, moje włosy i sobie nałożę świeży podkład. Oczu nie będę zmywała, tylko właśnie podkład sobie nałożę, no bo muszę nawilżyć tą skórę, bo wygląda po prostu tak, jak wygląda. No, także tyle. Także słuchajcie, widzimy się pewnie jutro, pokażę wam te moje kosmetyki. I też będę nagrywała wam haul, ale tym razem będzie to haul taki, bo właśnie, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, wy mnie ostatnio pytałyście o ten hydrolat z róży. Kilka osób mi pisało, że go kupiło. Jedna czy dwie z was napisało, że mają suchą skórę po tym. Wiecie co? Z tymi hydrolatami to jest trochę tak. Jeżeli... Ja mam, tak jak wam mówię, naprawdę suchą skórę i jeżeli ja bym tylko spryskała samym hydrolatem albo nałożyła tylko serum, to słuchajcie, prawdopodobnie moja skóra też by była ściągnięta i sucha. Ja pakuję wszystkiego bardzo dużo i widzę, że ta skóra ma się lepiej. To, że mi teraz coś tutaj się stało, no to zdarza się, ale generalnie ta skóra ma blask, ona nie jest jakimś takim wiórem totalnym, natomiast no mogłaby być bardziej nawilżona, ale niestety no to jest jakiś tam proces. Czasami coś użyjecie, co jeszcze podsuszy waszą skórę, wiecie o co chodzi. I właśnie, z tym hydrolatem ja go tak używam, teraz go na razie jeszcze w sumie odstawiłam, ale używałam go przez kilka dni, bo chciałam go przetestować, czy jest fajny, czy nie, i wam wtedy powiedziałam, że lubię go, jest ok, i kupiłam drugi. Natomiast ja robię tak, że jak spryskam twarz tonikiem, hydrolatem, czy czymkolwiek, to ja zaraz na taką jeszcze mokrą skórę wklepuję, nakładam serum i na to krem. I robię tak przeważnie i rano, i wieczorem, dlatego że kiedyś wydawało mi się, że krem jest wystarczający, potem dołożyłam ten tonik, potem jeszcze serum. Serum nie zawsze stosuję, natomiast staram się jakoś tak balansować to wszystko, żeby tej skórze nic nie brakowało i wtedy ona nie jest sucha i ściągnięta. Niestety wiele produktów jest takich, które powodują ściągnięcie skóry i tak naprawdę ich się nie powinno nawet stosować samych, tylko trzeba czymś tam uzupełniać, więc... Jeżeli macie ten hydrolat i czujecie, że macie ściągnięcie, czy cokolwiek, jakiś inny tonik i czujecie ściągnięcie, to po prostu jak jeszcze ta skóra jest wilgotna, napakujcie tam na nią jakieś serum, potem za chwilę krem i zobaczycie, jaka ulga, naprawdę. Polecam wam bardzo, bo ja kiedyś tego nie wiedziałam, ale no gdzieś tam oglądałam różne filmiki i dowiedziałam się, że... No warto tak po prostu robić, ta skóra wchłonie tyle, ile potrzebuje i jak za parę dni zobaczycie, że wystarczy wam na przykład tylko krem, no to tonik i krem i to wszystko, także no to tyle chciałam wam powiedzieć. A co do haulu, to tak, ja pomału, słuchajcie, zbieram sobie jakieś rzeczy na haul, w ogóle wszystkie te filmiki zakupowe, które widzicie, to nie jest tak, że ja kupuję te rzeczy tylko i wyłącznie, żeby nagrać wam haul. To jest dlatego, ja też chcę przetestować, wam pokazać, ale zawsze liczę, że coś z tego, z tych zakupów zostawię. Natomiast ostatnio jakoś tak było, że mało co zostawiałam, ale mam też nowe rzeczy. I tym razem, żeby pokazać wam z metkami, bo już niektóre chcę nosić, będę wam właśnie nagrywała, jutro wam coś nagram, za parę dni wam coś nagram, jak przyjdzie torebka, to wam nagram. I tak wiecie, to będzie taki łączony haul, ale pokażę wam wszystkie te rzeczy, które na pewno ze mną zostają. Także, no, mam nadzieję, że będzie wam się taki filmik podobał, a tymczasem uciekam. Znowu się rozgadałam. Słuchajcie, no tak już chcę pilnować tego czasu i zawsze muszę się jakoś rozgadać. W każdym razie uciekam teraz i może się jeszcze z wami połączę później, a jak nie, no to widzimy się jutro. Jeny, słuchajcie, nie do wiary. Dzisiaj jest właśnie nie wiem który, chyba 7, bo ja nagrywam trochę tak z takim wyprzedzeniem te vlogi, dlatego że mam jeszcze te hole, takie tam wiecie, zaległe, więc chyba jest 7, natomiast przed chwilą oglądałam wiadomości i była pogoda i uwaga, podobno jutro, czyli... 8 maja, sobota, to jest ostatni zimny dzień i uwaga, w niedzielę ma być na południu 28 stopni. Ja nie wiem, czy oni sobie jaja robią, czy to tak naprawdę. Ja nie lubię takiej temperatury, ja wcale nie chciałam 28 stopni, to znaczy na Pomorzu ma być 22 czy 3. To jest jeszcze takie, wiecie, względna temperatura, ale... Rozumiecie, dzisiaj jest 7, ja właśnie jadę teraz nad morze się przejść, mam grubą bluzę i założę kurtkę zimową, ale jest 7 stopni, 7, czyli nad morzem będzie pewnie, nie wiem, ze 2 stopnie, na pewno nie więcej, a za 2 dni ma być prawie 30.
Niesamowite. Bo oni jak mówią, że na Pomorzu będzie 22 albo 23, to znając życie będzie również 30, bo to tak zawsze jest. Także ja wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że po prostu tak będzie, że nie będzie tego takiego okresu przejściowego, czyli tej takiej prawdziwej wiosny, którą ja uwielbiam. Tylko od razu jak rybnie nam gorącym, to właśnie zrobi się lato po prostu w pełni. Także aż nie wiem, co powiedzieć. Także poprawiłam sobie trochę makijaż, umyłam głowę, wykąpałam się i... I co? I jadę. Nie będę brała kamery, bo słuchajcie, jakoś tak nie chcę mi się ostatnio tej kamery ze sobą brać, tym bardziej, że ja biorę przeważnie jakąś małą torebkę albo nerkę, więc jakoś mi tak nie jest to na rękę, żeby wziąć. No nie wiem, czy powiedziałam, czy to ma jakiś ład i skład, co powiedziałam. W każdym razie, no nie będę brała kamery, ale na pewno się jutro z Wami połączę i pokażę Wam jutro albo pojutrze i pokażę Wam te kremy, które ma koleżanka mi kupić, bo w sumie nie wiem, czy ona już tam była w tym superfarmie, czy dopiero będzie, ale no jeszcze fizycznie tych kremów nie mam, więc... Więc pokażę Wam jutro. I przyszłam do Was na chwilę pokazać Wam moje nowe kremy z Taupy. Jest to seria Hydrative. To jest seria, która dedykowana jest do skóry wrażliwej, suchej, odwodnionej, czyli dokładnie takiej, jaką ja mam. I ja z tej serii miałam już serum. Kupiłam kiedyś na promocji w Hebe i jakiś czas temu we vlogu, jak mnie oglądacie, to na pewno widziałyście, że pokazywałam puste opakowanie po tym serum. Ono miało 75 ml i było naprawdę super. Bardzo szybko się wchłaniało, można było od razu nakładać makijaż. I stosowałam je czasami właśnie rano, czasami wieczorem i na to jeszcze krem, w zależności od potrzeb mojej skóry, ale naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona, dlatego skusiłam się na krem na dzień i krem na noc. I teraz tak, koleżanka się pomyliła i zamiast tradycyjnego kremu na dzień kupiła mi krem BB. Jestem zaskoczona, dlatego że ja w ogóle nie wiedziałam, że z tej serii jest krem BB. Tu jest napisane, że to jest nowość, ale no nie wiem, czy to faktycznie jest nowość, czy to już jest w drogerii jakiś czas, nie mam pojęcia. Kolor Natural Beige SPF 30. Też nie wiem, czy jest więcej kolorów, czy to jest jeden, jedyny kolor. Ja ten krem nałożyłam dzisiaj na twarz. Ma żółte tony, jest raczej bym powiedziała jasny. Oczywiście ja sobie, wiecie, dołożyłam bronzera na czoło, na policzki, więc ta skóra wygląda trochę korektora, więc ta skóra wygląda na ciemniejszą, ale zaraz po nałożeniu miałam wrażenie, że on jest naprawdę jasny. Producent tutaj napisał z tyłu, żeby nakładać go na oczyszczoną i stonizowaną twarz. Ja tak zrobiłam i niestety czuję, że brakuje mi nawilżenia. Mimo tego, że to jest krem nawilżający, to jednak moja skóra jest na tyle sucha, że potrzebuje jeszcze wcześniej nałożyć jakieś chociażby serum, żeby tak, no nie wiem, bardziej komfortowo się czuć, bo mam wrażenie, że za bardzo jest ta skóra ściągnięta. Może też jestem nieprzyzwyczajona, nie wiem, ale przy dłuższym użytkowaniu jednak chyba będę coś jeszcze stosowała pod spód, pod ten krem. Będę oczywiście Wam dawała znać na bieżąco, jak on się sprawdza, natomiast zaraz po, jeszcze właśnie powiem Wam, zaraz po nałożeniu ta skóra była z jednej strony rozświetlona, a z drugiej dość matowa. Nie wiem, jak Wam to, ja Wam może zaraz pokażę po prostu takie przebitki, zrobię Wam może w następnym vlogu, żebyście wiedziały, o co mi chodzi, bo coś takiego w sumie fajnego. Jeśli chodzi o krycie samo, no to ma minimalne to krycie, prawie że wcale nie kryje, tylko wyrównuje kolory, ale wydaje mi się, że na takie ciepłe dni on naprawdę, ten krem będzie się dobrze sprawdzał, więc spoko. Jeżeli macie, to też dajcie znać na dole w komentarzach, czy się u Was sprawdza. Oczywiście, jeżeli lubicie podkłady, które są mocno kryjące i matujące, no to wiadomo, że takie coś się Wam nie sprawdzi, ale jak czytam komentarze, to wiem, że wiele z Was lubi takie delikatne właśnie ujednolicenie cery, więc myślę, że ten krem może być ok, ale na razie ja Wam nie polecam, ja tylko Wam mówię, że mam coś takiego, dzisiaj dołożyłam pierwszy raz i zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o krem na noc, to słuchajcie, jest napisane w zasadzie dokładnie to samo, co na tym kremie. To jest hialuronowy krem maska nawilżający i z tyłu z kolei widzę, że można go stosować jako maskę, dwa razy w tygodniu nałożyć grubszą warstwę lub w przypadku skóry bardzo odwodnionej stosuj codziennie jako krem, rano, wieczorem. Także będę stosowała go na pewnie różne sposoby, testowała, zobaczymy. Natomiast nie wiem, czy jeszcze nie kupić właśnie tego zwykłego kremu na dzień z tej serii. Zobaczę, bo tam chyba on też występuje w dwóch wersjach. Wydaje mi się, że jest wersja lekka i bogaty krem odżywczy, ale już nie wiem, już mi się, słuchajcie, wszystko pokiczkało, bo tam jest sporo tych produktów, także nie wiem, Taupa ogólnie ostatnio jest moją ulubioną firmą, jeśli chodzi o produkty do twarzy. Pisałyście, że ma niezbyt dobre składy, mają te kremy. Nie wiem, staram się wybierać kosmetyki z tymi lepszymi składami, ale jeżeli podpasuje mi coś ze średnim składem, to ja to po prostu kupuję i stosuję, bo
Ja Wam już nieraz mówiłam, że w 100% albo prawie w 100% naturalne kosmetyki, one niestety, ale się u mnie nie sprawdzają. Także póki co ja jestem z tej serii bardzo zadowolona, będę testowała i oczywiście dawała Wam znać. Także to już jest tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to tradycyjnie zostawcie łapki do góry. I co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa!